I dzwoniła do mnie ta pani cała pani. Z jakiej to tej pożyczkowej? Zaraz, Prawident, no, no to wiecie państwo, tu jak te firmy Alior Bank, BGŻ Paribas, takie są dziadostwa, albo Getting Bank, albo Deutsche Bank, nawet, proszę państwa, oni są tak beznadziejni, że i nikt tam nic nie może zrobić, tylko stare dziady jak pójdą, mają 50 umów o pracę już za sobą, mają pełno pieniędzy i jeszcze jest taki bank, to się mówi Getting Bank, że słynni jesteśmy, mówi Getting Bank, słynni jesteśmy z tego, że dajemy po 2000 pożyczki. Ja mówię, no to jak ktoś pracuje 100 lat, to jemu taka pożyczka 2000 to chyba w ogóle niepotrzebna, no ale teraz te dziady, jak one ciułają, proszę państwa, i tym wnukom porozdają, bo te komuchy, co po 8000 mieli, no to 2000 dostaną. Natomiast ci, którzy potrzebują sobie święta zrobić, żeby jak człowiek honorowo, no to będzie musiała suche bułki kupować, bo nie mają ludzie pieniędzy. Ja widziałam, że ludzie biorą pożyczki po 800 zł i widocznie może 200 zł trzeba dać na pipku. Także proszę państwa, ten Getting Bank do dupy, Deutsche Bank do dupy, BGŻ Paribas, Alior Bank, czy te inne jeszcze SMS kredyt, które już aczkolwiek dużo więcej biorą, ale one jak cię sprawdzą, to sprawdzą ciebie jednostronnie, że potem nawet nie będziesz mogła się tam dodzwonić, żeby się aby spytać przy okazji, o co chodzi, czy to jest zgodne z miłością Chrystusową. Oczywiście, że nie, ale może chociaż papieską, prawda? No bo oni myślą, że Chrystusa można zastąpić i papież, że Chrystusa może zastąpić. No ale jakże człowiek może Chrystusa zastąpić, skoro Chrystus jest kapłanem nieprzemijającym, proszę państwa, w Biblii nie ma takich opcji, żeby Jezusa Chrystusa ktoś zastąpił. Jezus mówił o sobie przecież, nie o ani o Piotrze, że bramy piekielne nie przemogą go. O kim mówił? O sobie, bo po 3 dniach Jezus został z martwych wzbudzony. Przez kogo? Przez Jahwę, przez Ojca swego, Ojcze nasz, który jesteś w niebie. Czyli kolejna rzecz, którą usunęli, proszę państwa, katolicy, przez co nadają się, proszę państwa, na co? A no właśnie, z tego będzie zniszczenie Babilonu Wielkiego. Wszystko jest przed nami bardzo ciekawe. Proszę państwa, bardzo ciekawe i bardzo interesujące. Jesteśmy tutaj na ulicy Wiślanej, w Warszawie, na Mazowszu, nad Wisłą, pomiędzy Bugiem i Odrą Gdańskim, Czechosłowacją. Serdecznie państwa zapraszamy tutaj, gdy nadaje nasze radio. I że w ogóle to KFM Euro, Conchita, Barbie Baby, Langstrom, ekstra buziaczki i jedz kaczki.